Według policyjnych statystyk tylko w czerwcu tego roku w całej Polsce utonęło 48 osób, a to dopiero początek sezonu nad wodą. I choć o profilaktyce głośno jest każdego roku, popełniane przez plażowiczów błędy wciąż są te same. Fatima Orlińska. Kilka sekund dłużej i mogło dojść do tragedii. Sytuacja, która miała miejsce w środę na Sosnowieckich Stawikach, gdzie w obecności dorosłej opiekunki topiła się kilkuletnia dziewczynka, to jedna z wielu, z jakimi każdego dnia mierzą się ratownicy. Niestety to właśnie ten moment, gdy dorosły traci dziecko z pola widzenia, często decyduje o tym, że niechlubne statystyki rosną. To jest koronny przykład. Niestety, ale nasze pociechy często nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, jakie niesie ze sobą woda, i ta opieka nad dziećmi jest skazana. Drugi czynnik to jest alkohol. Należy pamiętać o tym, że alkohol i woda nie idą z sobą w parze. W związku z czym nie spożywamy tych napojów na plaży. Do największej liczby wypadków wciąż dochodzi na kąpieliskach niestrzeżonych, gdzie jednocześnie nie ma zakazu kąpieli. Na szczęście w miastach otwierają się kolejne zbiorniki wodne, przy których są ratownicy. Nawet w środku tygodnia są na nich tłumy. Nie tylko otwarte przez miesiąc w Dolinie Trzech Stawów, ale i także przy Stawie Morawa, ale przez cały miesiąc, i tak naprawdę mamy rekordowy okres, jeżeli chodzi, rekordowy sezon, jeżeli chodzi o liczbę ratowników. Nowością w tym roku będzie kąpielisko na zmodernizowanym stawie Starganiec. Łącznie na katowickich kąpieliskach miejskich będzie 50 ratowników. Nie tylko tu mają co robić. W szczycie sezonu przez plażę przy Pogorii 3 w Dąbrowie Górniczej tylko w ciągu jednego dnia potrafi przewinąć się nawet 10 tysięcy osób. Tam wodne pogotowie ratunkowe podejmuje interwencje nawet kilkanaście razy w ciągu jednej zmiany. Dlatego latem plaża strzeżona jest w wydłużonych godzinach pracy. Przede wszystkim dowiadki wodne, które są za nami, kajaki, gdzie ludzie wypożyczają, skaczą sobie z tych dowiadków, nie znając dna, nie znając głębokości, nie używają do tego kapoków, tylko po prostu sobie wyskakują, chcą się schłodzić. My to rozumiemy jak najbardziej, ale założenie kapoku i wyskoczenie sobie nie jest jakimś większą ujmą niż niezałożenie tego kapoku. Jak pokazują statystyki, najczęstszymi ofiarami utonięć i wypadków nad wodą są mężczyźni po 50 roku życia.